Nie ty to masz ego, czasami lubisz podswaniaczyć, przykozaczyć, ale tutaj jakoś było tego mniej. Był inny, inny i samo. I powiedz, czy uważasz, że to właśnie taka pokora zaprocentowała i właśnie dzięki niej tutaj jesteś jako zwycięzca teraz? Przeciwnika trzeba szanować, wyszedł ze mną do oktagonu, przygotowywał się ciężko, ma dobrych trenerów, jeszcze mi zaraz Wojtka zbije, więc nie wiem, czy dostanę kolejną wypłatę, więc no szacun, a dwa, że też robię się coraz starszy, spokorniałem na pewno też z wiekiem, ale każdy cios w głowę dodaje trochę do pokory. No i moje ostatnie pytanie, bo tutaj już zaczyna się festiwal matchmakingu. Być może Gola, Rafonix, a Isamu, z kim byśmy zestawili? Kogo byś chciał? Halo, Fubu, przyjechałem do ciebie do miasta. Ważysz 200 kilo, biorę. Ważysz pół tony, biorę i będę ci tu robił dziecko. Panie i panowie, zwycięzca walki na Fame MMA 5, Isamu!